jest to warmińsko-mazurskie Stowarzyszenie Rodzin, Opiekunów i Przyjaciół Osób z Zespołem Downa. Stowarzyszenie nasze działa od 2006 roku. Siedzibą stowarzyszenia jest Ośrodek Szkolny Wychowawczy w Olsztynie. Stowarzyszenie ma na celu pozyskiwać finanse na prowadzenie, na ciągłe prowadzenie zajęć dla naszych dzieci. Jakie to są zajęcia? Jest to integracja sensoryczna, zajęcia logopedyczne, dogoterapia, hipoterapia, zajęcia ruchowe, gimnastyka, zajęcia taneczne, logorytmika, plastyka oraz prowadzona przez psychologa grupa wsparcia dla rodziców. Marzena Dworznikowska, dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Olsztynie. Strzał w dziesiątkę jest stowarzyszeniem rodziców, z którym współpracujemy od wielu lat i świetnie zarówno wkomponowuje się w działalność ośrodka, jak i uzupełnia jakby tę działalność, ponieważ powszechnie wiadomo, że problem ucznia z niepełnosprawnością intelektualną to również problem radzenia sobie z trudnościami tego dziecka przez najbliższych członków rodziny. Szkoła, jakkolwiek dobrze by nie robiła tej właśnie działalności, tych działań związanych z radzeniem sobie z niepełnosprawnością dziecka, to rodzic, który potrafi zaangażować innych, pokazać swoją drogę, podzielić się swoimi doświadczeniami, jest tutaj nieoceniony. Dlatego uważam, że współpraca ze stowarzyszeniem skupiającym rodziców jest po prostu nie do przecenienia. Ula, jak się masz? Jak się masz? Wszyscy Cię witamy, wszyscy Cię kochamy. Bądź wśród nas, bądź wśród nas. Machamy. I temy Kubę. A kto za Julią? Dużo zajęć jest na zasadzie integracji wszystkich grup. One funkcjonują oddzielnie, jednakże bardzo dużo organizujemy imprez i zajęć integracyjnych, tak żeby jednak te dzieci funkcjonowały w grupie razem. Dzieci, zdecydowanie widać u nich postęp, przede wszystkim w sposobie komunikowania się, funkcjonowania w społeczeństwie, radzenia sobie coraz lepiej w życiu. Stowarzyszenie nasze ma również za zadanie oswoić społeczeństwo właśnie z innością. Do tej pory zorganizowaliśmy wystawy fotograficzne znanych fotografików w Polsce, m.in. Chrisa Niedentala i Ojko Petersena. I żeby prowadzić taką szeroką właśnie działalność, potrzebne nam są pieniądze. 1% podatku to jest 100% radości naszych dzieci. Rozlicz się sercem, liczy się każdy gest.